teraz będziemy robić coś innego, zobaczcie. On wchodzi na ten rzut, czyli tam chcemy albo na biodro, i teraz partner mnie zblokował. Czyli tu gdzieś tam się zwieszą. I zobaczcie, ja nie panikuję. Nie wyszedł mi ten rzut, nie panikuję. Jeżeli on mi rzuci do tyłu, świetnie. To ja mu pozwalam to zrobić. Obracam się do niego przodem. Teraz zobaczcie, zobacz, ja nie chodzę. Jeżeli on mnie nie zwiąże, jedynie kierunek ataku, od tego mam nogi, żeby nie użyć i podczuć. Hop. Ja muszę zabrać mnie nogi. Hop. Widzicie, to jest jakiś tam przykład brzydo, ale już tak samo. On mi gdzieś chce wyrwać, ja sobie tą nogę mogę zapleść. Czyli chcę rzucić w przód. On blokuje. Zgadzam nogę, nie mogę. Znowu zmieniam kierunek. Mój partner jest w kiepskiej sytuacji. No czyli zobaczcie, ja bym tu miał jeden atak. Nie wyszło. On nie chce skontrować. Ja się bronię przed kontrą. Ale też nie tak. Byle nie spaść. Tylko myślę, co mogę zrobić. Cały czas staram się go kontrolować. Mogę wejść tutaj, podcięcie. Nie wyszło mi. Jeżeli go próbowałem iść w tył, on wystawił biodra do przodu, to jest, znaczy do tyłu, to jest odwrót. Będzie się bronić przed ataki. Więc ja będę przygotować tu zmieniam kierunek. Podnoszę nogę. Hop! I spadam. Musicie nauczymy się, musicie zmieniać kierunki. Czyli na przykład atakuję hop. Mogę też z tego przejść. Tu. Wracam do siebie, tak zadanie. Wchodzę tutaj za głowę. Partner blokuje, nap nie rzuca. Albo tu się do niego odwróci. Włączyć nogę. W ten sposób. Ty przejść miękko, żeby mam ciężko wyleczyć. Albo tej pozycji, i tym tyłem, cały czas to trzymam. Od zewnątrz nogę, składam, cały czas trzymam. Jeszcze raz, od zewnątrz, dwie, jeszcze gdzieś, składam nogę, podchodzę, o, dobra, próbujemy.